Siemaneczko, witam serdecznie na kanale Piwne Degustacje. Z tej strony Dariusz Dmytryszyn. Dzisiaj sobie piwko domowe zdegustujemy. W ogóle teraz przez parę kolejnych odcinków będą to degustacje piw domowych. Jest to piwo uważone przeze mnie o nazwie Kurwaner. Jest to piwo w stylu Roggen Beer. Ważenie tego piwa mogliście na kanale zobaczyć. Roggen Beer, ale Roggen Beer, który nie jest w stylu, bo tutaj BLG 16,5 wyszło aż przez moją pomyłkę. Dlatego jest to Reich Roggen Beer. Ja. Reich Roggen Beer, zabutelkowany około 5 tygodni. Tak, 5 tygodni temu był zabutelkowany z dodatkiem 220 gram cukru do refermentacji. Niektórzy pisali, że o Jezus, granaty, o Jezu, Jezu, granaty, kurwa, co to się będzie działo? Muszę przyznać, że żadno piwo nie wybuchło, żadne z tych piw przy otwieraniu nie wyleciało z flaszki. Piwa przez cały czas stoją w temperaturze około 18-19 stopni i jak sami zobaczycie, żadnego tutaj przegazowania nie będzie. Zatem otwórzmy. Jest nice smoke. Zaczyna po lekku wychodzić. No ale to nie jest na pewno żadne przegazowanie. Aromaty bananowe. Jest banan, jest czekolada, jest troszkę karmelu. Tak, ja wiem, oczywiście to powinno się pić ze szklanki do piwa pszenicznego, ale aktualnie nie posiadam takiej, a nie, tam z tyłu jest, no ale nie przygotowałem się. Sorry, bardzo też szkło mi się podobało, tam blerek bardzo jest fajny, no ale nie o tym chciałem, tak? Piana jak widać obfita, biało-brązowa, aczkolwiek te pęcherzyki są nie najlepszej jakości. Trzeba przyznać, że piana średnio pęcherzykowa jest. Z tych pęcherzyków nie jestem zadowolony. Piwo jest zmętnione wyraźnie. W kolorze, no muszę powiedzieć szczerze, kolor wody z kałuży, powiem. Słodowo, aha, receptura, tak, ogólnie słodów żytnich było tutaj na 20 litrów piwa było 3 kg, 2 kilo słodu żytniego i 2 kilo słodu karmelowego żytniego, do tego słód czekoladowy, monachiński, bodajże wiedeński, nie pamiętam już, a to sobie możecie w filmikach z ważenia zobaczyć. No piana niestety już zanika, co nie jest też zbyt pożądane w tym stylu. Czuć, mega czuć, że jest to piwo z żytem. Jest taka, ono jest takie oleiste, ciężkie, na finiszu
słodkie. No muszę przyznać, że ja nie jestem z tego piwa zadowolony, ale ciekawostką jest to, że wszystkim moim znajomym i nie tylko smakuje. No ale oni na piwie nie znają się, więc no tutaj jakby nie ma się czym chwalić. Strasznie czekam na recenzję Tomka z browaru Gdynia, który na pewno szczerze oceni to piwo i dowiem się w końcu czegoś więcej niż sam jestem w stanie tutaj o tym piwie powiedzieć. Jest w przełyku jest ten alkohol wyczuwalny jest. Podejrzewam, że ponad 6% alkoholu na pewno tutaj się znajduje, ale w smaku no jest przyjemne. Żadnego tutaj nie wyczuwam ani siarki, ani jakichś nieprzyjemnych, kwaśnych aromatów. Tego piwa na pewno za dużo się nie da wypić, bo jest tak jak mówiłem, słodkie, ciężkie, oleiste. Ale jest tak jak chciałem, czyli jest bardzo wysoko nagazowane. Czuć te bąbelki gazu na języku. Czyli jak widzicie, 220 gram cukru do refermentacji wcale nie oznacza granatów. No, na pewno to piwo zyskałoby na pijalności, gdyby zamiast 16,5 BLG była to 13, na przykład. Nie byłoby takie ciemne w kolorze, byłoby dużo bardziej pijalne. A tak, to jest takie, taki, no taki Reich Roggenbier, no. Nuty karmelowe też, czekoladowe, z kawą nawet, kojarzące się. Jest niestety po ogrzaniu alkohol w aromacie wyczuwany, ale nie jest on aż tak nachalny jak w zeszłym Barley Wine, którego degustowałem. No, Leising jest słaby, a praktycznie nie ma tutaj Leisingu. Jakby suszone owoce, suszone jabłka, gruszki, może gdzieś śliwka jakaś. Nie no. Jestem w stanie zrozumieć moich znajomych, którym to piwo smakowało, jednak ja tym piwem zadowolony. Jednak ja z tego piwa zadowolony nie jestem. Z utęsknieniem czekam na rzetelną i prawdziwą opinię z browaru Gdynia. I płynnie przechodząc do drugiej sprawy, będąc już w temacie wydawania rzetelnych i prawdziwych opinii, strasznie rozbawił mnie komentarz szanownego pana Tomka Kopyry na Beer Geek Madness, próbując taką hakę z browaru Pinta,
gdzie te piwo no, ewidentnie było skażone, było z kiszoną kapustą, to pan Tomek, no, muszę przyznać, że według mojej opinii nie powiedział wszystkiego o tym piwie. On tam jedynie powiedział, że piwo jest bardzo czekoladowe z wyraźną goryczką i to było na temat tego piwa wszystko. Obiecał, że jak ogrzeje się, to coś tam dopowie jeszcze na temat tego piwa, no ale jak widać chyba nawet po ogrzaniu te piwo nie smakowało. Zresztą to było bardzo, bardzo fajnie widać na tym filmie, gdzie Tomek takie maluteńkie łyki brał i to tutaj już coś nie pasowało. Tak więc no według moja ocena tej sytuacji jest taka. Jeżeli człowiek, który ma certyfikaty sędziowskie z PSPD, z BJCP, jeżeli człowiek ten sędziuje na największych, jakby najważniejszych konkursach piwowarskich na całym świecie, a także w Polsce, i nie potrafi sprawiedliwie ocenić piwa, które jest ewidentnie skażone, no to przestaje być to dla mnie człowiek wiarygodny. No, nie dość tego jeszcze w komentarzach pod tym filmem usilnie trzyma się tego, że co taka haka skażona? Nie, to chyba pomyliłeś stoiska, tak? No, muszę przyznać, panie Tomku, wpadł pan jak śliwka w kompot, a może tutaj lepszym powiedzeniem byłoby wpadł pan jak zakażenie do takiej haki. Ale mam dla was przepis. Wiem, że nie wszyscy byliście na Beer Geek Madness, ale mam dla was przepis, jak u siebie w domu własnoręcznie możecie sobie taką hakę przygotować. Potrzeba tylko dwa składniki. Czyli bierzemy szklankę, kosteczkę czekolady, wrzucamy ją do szklanki i zalewamy. Już chwilka, nie przygotowałem się, nie odkręciłem. I zalewamy to sokiem z kiszonej kapusty. O. I w ten oto sposób. Szybkim, niedrogim kosztem, nie musząc do Nowej Zelandii wyjeżdżać, możecie sobie taką hakę w zaciszu domowym zrobić. No, jest ta czekolada. Masakrycznie na pierwszym miejscu czekolada, wszystkie aromaty, wszystkie tutaj zabite są przez tą czekoladę. No, goryczka jest wyraźna, jest zaznaczona, aczkolwiek poczekam jeszcze chwilkę, niech się to piwo ogrzeje, to może będę w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć. Dariusz Dmytryszyn, mówię jak jest. Zabrze.